Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Do Ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Daj mi raz jeszcze od początku iść. Daj mi szansę jeszcze raz. Wystarczy, abyś skinął ręką. Wystarczy jedna Twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Pamiętam, że od najmłodszych lat, przy okazji jakichś świąt, rocznic, imienin, urodzin, kiedy rodzice pytali się, co mi kupić, to zdecydowanie musiało to być coś do grania. Albo harmonika, najczęściej harmonika, albo jakieś cymbałki, cokolwiek, żeby grało. Dlatego, że to... No, czułem, że tylko to mnie interesuje. Ponieważ byłem taki uparty na muzykę, w końcu rodzice postanowili, konkretnie mama, posłać mnie do szkoły muzycznej. Jeden z profesorów, który później mnie uczył na skrzypcach grać, był z kolei uczniem mojego dziadka, bo pochodzę z rodziny muzycznej. Obaj dziadkowie moi grali i to razem. Grał jeszcze, jak wiem, pradziadek, wujkowie i tak dalej. No, byłem trochę faworyzowany może przez profesora dziedzica, ale później rozbiłem skrzypce na głowie jakiegoś, powiedzmy, pacana, który mnie zaczepiał. Duży wpływ, oprócz tego, że pochodziłem z muzykalnych rodzin, miało na mój rozwój miała mama, która dużo piosenek śpiewała w domu przy sprzątaniu, przygotowaniu. W każdym bądź razie poznałem masę tang, które potem mi się przydały. Pamiętam, poznałem też piosenki, których nie kojarzyłem z sobą. Dwie piękne piosenki, które usłyszałem jakieś 10 lat temu w filmie Gilda z Ritą Hayworth. I to się okazało, że to z tego filmu, nie wiedziałem. Przepiękna muzyka. Film uwielbiam ze względu na muzykę, na Ritę Hayworth. A poza tym jest jakieś takie powiązanie, jakby ten film powstał wtedy, kiedy ja się urodziłem. Jako dziesięciolatek przemykałem się tą bramą. Wydało mi się to wielkie, straszne, ciemne, ale
prawdziwa miłość do muzyki sprawiała, że mimo to, że się bałem, to przemykałem się tutaj do okien na tyłach restauracji rzeszowskiej. Tu grali wspaniali muzycy. No i po prostu słuchałem. Tutaj poznałem wszystkie utwory, jakie były wtedy modne, czyli przede wszystkim to był okres tanga. To były tanga. Czasami tutaj jakiś kucharz wychodził, resztki wyrzucał, także że udawałem, że jestem jakby tutaj z tych mieszkań. W każdym bądź razie do domu wracałem, często dostawałem w tyłek, dlatego że za późno zasłuchałem się, za długo, za późno wróciłem, ale mimo to przychodziłem następnym razem i słuchałem. Nie rezygnowałem z muzyki, pisałem sobie jakieś teksty popularnych piosenek. W zeszycie śpiewałem te piosenki tak po cichu w domu, no nie znałem żadnego instrumentu. Lepiej, no jeszcze trochę, jako te skrzypce, na których fizycznie nie miałem w domu. To jest budynek przedwojenny, dworek z pięknym ogrodem. Tutaj spędziłem wiele godzin w młodym wieku, w dzieciństwie i trochę później. Był tutaj dom harcerza. Należałem tu jako 8-9-latek do takiego kółka szkutniczego. Budowaliśmy okręty. Mam nawet z tego okresu zdjęcia z tymi okrętami. Ale tu właściwie zaczęła się moja droga muzyczna, bo tutaj grałem w zespole mandolinistów i tutaj uczyłem się grać na gitarze. Jakoś ta gitara do mnie dosyć długo docierała, bo w zespole mandolinistów byli gitarzyści, ale sobie nie zdawałem sprawy, że ten instrument może być taki ważny. Jako 15-latek zainteresowałem się gitarą. Wtedy było to bardzo modne. Można sobie było akompaniować i śpiewać. I tutaj pobierałem pierwsze lekcje. Właściwie tutaj się podstaw nauczyłem. I tutaj również zespół Blackout, jak tylko powstał, jeszcze w tajemnicy, to tutaj robiliśmy próby, nim zadebiutowaliśmy w klubie na poczcie i stąd właściwie wynieśliśmy się. Żegnaj mała, że mnie rzucisz, dobrze wiem. Żegnaj mała, może jutro jest tym dniem. To nie było trudne, czuję chłód. Już cię nie zobaczę, tu zostawiam, to mój blues. Pierwszy mój występ jako 16-latka odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Kurzawa była tak duża, że zarwał się balkon. Co pamiętam, no, na mnie to zrobiło olbrzymie wrażenie i na muzykach, którzy grali. To taka pamiątka na sam początek i zaczęło mnie to bardziej interesować. Tak powoli rozwijałem się muzycznie. W 1961 roku, miałem wtedy 18 lat, zacząłem grać jako muzyk zawodowy. Przyszło dwóch starszych panów, zaproponowali mi granie w knajpie
w restauracji. Najpierw to była kawiarnia klubowa. Normalnie zaangażowałem się w gastronomię na etat. Tak przepracowałem parę lat. Wcześniej próbowałem różnych rzeczy. Zacząłem śpiewać rock and roll. Miałem nawet jako 16-latek koncert. Nie zakładałem różnych zespołów. Pograłem trochę, jak mówię, w lokalach rzeszowskich. Któregoś dnia podczas takiego grania przed pan Roman Albrzykowski, którego znałem, że ma znakomitą orkiestrę, czy tam znakomity zespół, ze swoimi muzykami i zaproponował mi granie u siebie w zespole. Co było takim wyróżnieniem, że jak powiedziałem to w domu, to oczywiście ani tata, ani mama nie uwierzyli, że to jest możliwe. Dopiero zaczynałem, a już będę grał u Albrzykowskiego. Jesteśmy na zapleczu w kawiarni klubowa, w której jakiś czas grałem. To jest prywatny pokój pana Romana Albrzykowskiego, mojego życiowego nauczyciela. Często to powtarzałem i będę powtarzał, od którego się nauczyłem wielu rzeczy, nie tylko muzycznych, ale przede wszystkim życiowych, co mi zaprocentowało, bo potrafiłem później prowadzić zespoły i dałem sobie jakoś w życiu radę. Moje spotkanie z Tadeuszem po prostu zrodziło się bardzo przypadkowo. Przyszedłem na kolację do restauracji Juczenka na początku lat 60. i tam właśnie Tadeusz grał z zespołem tego lokalu i zaproponowałem mu, czy by sobie po prostu nie zmienił zakład pracy i nie przyszedł do mnie do pracy. No i tak byśmy po prostu zaczęli. A ponieważ był to niezwykłej wody talent, spróbowałem to wykorzystać od razu, dało to wyniki od razu, także pomyśleliśmy też o tym, żeby ściągnąć jakąś solistkę i wtedy zadzwoniliśmy do Domu Kultury, zresztą podpowiedział mi Tadeusz, do Miry Kubasińskiej i ściągnęliśmy ją stamtąd z Ostrowca. Byś lubił mnie już trochę, hej. Zaczęliśmy wspólnie pracować, na efekty długo nie trzeba było czekać, bo gdzieś po dwóch, po trzech miesiącach już daliśmy program taki, który zasługiwał na uwagę pod względem poziomu artystycznego i w ogóle. Roman właściwie równolegle miał dwa zespoły. Mały zespół, który był na użytek tutaj kawiarni klubowej trzy razy w tygodniu. W dni wolne graliśmy, zespół się poszerzał o instrumenty dęte. I jeździliśmy gdzieś, wyjeżdżaliśmy na ogół, ogólnie po województwie rzeszowskim. Graliśmy i koncerty, i bale.